Dzień dobry, witam klasę drugą B na poniedziałkowej lekcji historii sztuki 9 listopada. Od dziś naszym głównym tematem będzie rzeźba gotycka i przemiany w obrębie tej rzeźby dokonującej się. Rzeźba gotycka jest zjawiskiem wyjątkowym. Na tym polu artyści dokonali naprawdę potężnych zmian i w stosunku do rzeźby romańskiej widzimy tu wyraźny postęp, a dowody już się za sekundkę nam pojawią. Pamiętać oczywiście trzeba gdzieś, czyli mieć ciąż z tyłu głowy, że rzeźba średniowieczna kształtuje się i rodzi w obrębie procesów, które właściwie czynią ją nowym zjawiskiem po wielu wiekach, jakby startującym od zera. Przepraszam, jeszcze się dwie osoby logują. Patrycja Maciejewska i Zosia Olszewska dołączyły. Dobra. Bo gdy w czasach późnoantycznych chrześcijanie wyszli spod ziemi, gdzie kryli się do tej pory, jakby unikając widoku publicznego, a było to wszystko związane z działaniami podjętymi przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który legalizował tę religię, uznając ją za jedną z oficjalnych religii państwa rzymskiego, to rzeźba tylko przez krótki moment znalazła się w polu zainteresowania zleceniodawców chrześcijańskich. I dlatego też powstało tych rzeźb dla celów chrześcijaństwa bardzo niewiele. Dosłownie parę egzemplarzy mieliśmy okazję oglądać, między innymi Dobrego Pasterza, ale już wtedy zastrzegałem, że to jest dzieło dość wyjątkowe, bo tak naprawdę ten temat Dobrego Pasterza rozwinął się i upowszechnił poprzez malarstwo. Ta niechęć do rzeźby chrześcijan miała swoje oczywiście głęboko ideowe podstawy. Chodziłoby odciąć się od związków czy jakichkolwiek porównań ze światem pogaństwa, które z rzeźby korzystało w bardzo szerokim zakresie. I też chodziło o to, żeby właśnie tym bardziej nie być kojarzonymi z religiami, które przedstawiały swoich bogów w formach ludzkich i to głęboko człowieczych, jak to czynili Grecy i Rzymianie, ukazujący swoich bogów nago, w ludzkiej formie. A więc rzeźba wydała się chrześcijanom zbyt pogańska w swojej naturze, żeby móc ją w pełni zaakceptować. I dlatego w dość krótkim czasie właściwie ta dziedzina sztuki obumiera, zanika, redukuje się do tylko właściwie no, niewielkich przedmiotów wykonywanych z kości słoniowej albo jakichś rzadkich dekoracji, które pojawią się we wczesnym średniowieczu. Tak naprawdę praktycznie jej nie będzie. Co innego malarstwo oczywiście, chrześcijanie tę dziedzinę zaakceptowali, uznali, że im odpowiada, zwłaszcza jak jeszcze udało się odejść od antycznego mimesis, czyli tego naśladowania świata, natury i wypracowania szeregu środków formalnych, warsztatowych, które w tym malarstwie świat czyniły symbolicznym, uproszczonym, płaskim, odległym od jakiegokolwiek związku z rzeczywistością. Mamy tu na ekranie dwa kapitele. Po lewej stronie kapitel bliźni romański, po prawej gotycki. Dają one już wyraźnie poprzez swoją konfrontację
jak daleko będziemy mieli teraz te procesy zaawansowane. W tym romańskim kapitelu elementy roślinne ulegają stylizacji tak pogłębionej, że właściwie już ich więź z światem natury zostaje całkowicie unicestwiona, a pewne elementy dekoracyjne wprost mogą nam się kojarzyć jeszcze ze wczesnośredniowieczną plecionką, czyli ornamentem o charakterze abstrakcyjnym. W kapitelu gotyckim pojawiają się znowu formy roślinne. Proszę o włączenie mikrofonu. Formy roślinne oddane w sposób realistyczny. Mamy tam też zwierzęta, a więc już widać, że nawet w tak skromnym elemencie, jakim jest kapitel o charakterze dekoracyjnym, ta chęć, by świat realny znowu uczynić przedmiotem zainteresowania, staje się dla twórców gotyku czymś oczywistym i naturalnym. O wiele silniej jeszcze przemawia konfrontacja przedstawień figuralnych, romańskich i gotyckich. Wróciliśmy znowu do omawianego nie tak w końcu dawno proroka Izajasza, reliefu z jednego z portali francuskich, który był dla nas przykładem potraktowania postaci w rzeźbie romańskiej. Jedyne właściwie usprawiedliwienie, że mamy tutaj tak schematyczne, uproszczone i zaburzone w swojej istocie przedstawienie postaci ludzkiej bierze się z tego, że jest to po prostu rzeźba mieszcząca się w tej pierwszej fali odradzającej się monumentalnej rzeźby figuralnej, której po 800 latach wreszcie, którą wreszcie po 800 latach można zobaczyć w świątyniach chrześcijańskich na Zachodzie. A zatem, jak zawsze, początki bywają trudne. I dlatego też prorok Izajasz jest taki, jaki jest. Po pierwsze powydłużany, wciśnięty w wąski prostokąt, co ma swoje uzasadnienie znanym nam prawem ramy, czyli zasadą, która obowiązywała w rzeźbie architektonicznej czasów romańskich, by figury, przedstawienia wsadzać i dokładnie mieścić w polu wyznaczonym przez architekturę, nawet jeżeli to pole było wybitnie niewygodne dla rzeźby, by postacie mogły się w nie wpasować w miarę naturalnie. Ale i bez tego postać też budzi oczywiście mnóstwo wątpliwości co do wiarygodności jej ukazania. Ta nienaturalna poza wygięcia jakby forma jakby tańca, anatomia, która w sposób tak zdawkowy, schematyczny gdzieś tam się pojawia, bez zrozumienia logiki, jaka wynika z budowy człowieka. Linearyzm przejęty po wzorach z malarstwa romańskiego, to prowadzenie fałd przy pomocy niemal dłutka po powierzchni formy, bez żadnego modelowania światłocieniowego. Twarz wyzbyta jakichkolwiek emocji, jak maska schematyczna. No więc tyle już żeśmy sobie powiedzieli o tej postaci Izajasza, którą analizowaliśmy jako przykład rzeźby romańskiej we wrześniu. Obok stoi rzeźba gotycka, przedstawia świętego Maurycego. To rycerz. Według tradycji był jednym z żołnierzy w późnym antyku, żołnierzy Cesarstwa Rzymskiego. Wykryto jego związki z chrześcijaństwem, jego religię w czasie prześladowań i dlatego też nie chcąc wyrzec się swojej wiary i powrócić do wierzeń przodków, zginął śmiercią męczeńską, jak inni jego towarzysze. W średniowieczu święty Maurycy stał się jednym z świętych patronów rycerstwa. Obok świętego Jerzego to druga postać szczególnie ceniona, otoczona kultem.
Ale ten rycerz nie jest oczywiście postacią z czasów starożytnych. To rycerz średniowieczny, współczesny, powstałej rzeźbie, XIII-wieczny, w charakterystycznej kolczudze, czyli zbroi wykonanej z ogniw w formie okrągłych pierścieni łączonych ze sobą. Na to ma nałożoną, sięgającą połowy łydek tunikę, szatę płócienną, zapewne w barwy heraldyczne. Do postaci przytoczony jest miecz i tarcza, po skosie pas właśnie łączy. A więc święty Maurycy jest rycerzem. Wygląda w sposób niezwykle prawdziwy, autentyczny, wiarygodny, jak człowiek z krwi i kości, mający ciało, właściwe proporcje, anatomię, która pod ubraniem, zbroją kryje się, ale jest wyczuwalna, że jest jak trzeba, tam wszystko na miejscu. Całkowicie niezależny od architektonicznego tła, a więc prawo ramy przestało obowiązywać. Rzeźba uwolniła się od takiego podporządkowania regułom architektury. Święty Maurycy stoi na tle ościeża portalu, ale równie dobrze mógłby znaleźć się w każdym innym kontekście i nic i w ogóle by nie ucierpiał. Jest też człowiekiem mającym twarz o wyrazistych, indywidualnych rysach i nie jest to już twarz maska, bo wyraża też emocje. Rycerz gdzieś patrzy przed siebie ze skupieniem i uwagą, a więc jest jak gdyby tym autentycznym podmiotem działającym, aktywnym. Jest człowiekiem z krwi i kości. To ogromna rewolucja w sztuce, a dodam, że została ona przeprowadzona w bardzo krótkim czasie. Maurycego od Izajasza dzieli mniej więcej pół wieku, może 60-70 lat. To na standardy przemian w sztuce szalenie krótki czas, zmiany rewolucyjne. A więc rzeczywiście dokonują się w rzeźbie gotyckiej bardzo istotne procesy, które doprowadzą do takiej już autonomii rzeźby architektonicznej i do wypracowania szeregów zjawisk, rozwiązań opartych na realizmie, na wiernym odtwarzaniu rzeczywistości. Jeszcze jedna konfrontacja w obrębie rzeźby romańskiej i gotyckiej. Po lewej stronie znowu przedstawienie romańskie, wykonana z drewna rzeźba ukazująca Madonnę tronującą z Dzieciątkiem. Cechy formalne dokładnie takie same jak przed chwilą opisanym Izajaszu. Jedynie nie ma prawa ramy, bo figura miała charakter kultowy, stała zapewne na ołtarzu, ale jest zblokowana, całkowicie zaburzona pod względem proporcji, anatomii. Linearnie potraktowane fałdy szat mają też charakter graficzny. Twarze, maski, wyzbyte emocje i co najgorsze, nie ma żadnej relacji między Marią i Dzieciątkiem, ani z jej, ani z jego strony. Natomiast rzeźba późnogotycka, XIV-wieczna, po prawej stronie, choć też troszeczkę proporcje postaci zaburza, bo wydłuża formę ciała Marii, ustawionego w tak zwanym esowatym wygięciu ciała lub kontrapoście gotyckim. Kiedy przyjrzymy się tak zwanej osi pionowej, to zauważymy tę linię jakby wyciągniętej litery S. A że kontrapost, no bo rzeczywiście ciężar spoczywa na jednej kończynie, druga ta zgięta w kolanie wysuwa się do przodu i tylko wyrównuje równowagę, jak to było w starożytności. Ale to, co jest istotą tej rzeźby, to wydobycie całej palety emocji łączących dziecko z matką. Ten gest Jezusa dotykającego policzka mamy i jej spojrzenie w jego stronę mówią tu właściwie wszystko o naturze emocji łączących syna i matkę, których tak boleśnie brak w rzeźbie romańskiej.
No i już wiemy, że mamy tu do czynienia naprawdę z mnóstwem bardzo ważnych dokonań, które teraz w ramach charakterystyki rzeźby gotyckiej pojawił się nam na ekranie. A więc odchodzenie od fantastyki romańskiej na rzecz realnego zwierciadlania rzeczywistości. Bogactwo tematów, dzieje Marii Świętej, ziemskie życie Jezusa, uczłowieczenie postaci i aktualizacja przedstawień religijnych. Uczłowieczenie i u Maurycego, i przed chwilą oglądaliśmy, a aktualizacja była i tam oczywiście też u Maurycego, bo przecież był, jak już powiedziałem, nie rycerzem czasów starożytnego Rzymu, tylko średniowiecznym, XIII-wiecznym. Ewolucja formy prowadziła od stylizacji, idealizacji ku realizmowi i coraz większej ekspresji, czasem prowadzącej nawet do deformacji figury. Będą i takie ciekawe zjawiska w rzeźbie gotyckiej dla nas już wkrótce. Co do środków wyrazu, to jest poszukiwanie naturalności, realizm, przedstawienia więzi uczuciowej, na przykład Matka Boska i Dzieciątko, odrzucenie hieratyzmu sztuki romańskiej, tej sztywności, przed chwilą to widzieliśmy, uniezależnienie rzeźby od architektury, zanik prawa ramy. To wszystko ma swoje oczywiście głęboką podbudowę w procesach zachodzących w obrębie cywilizacji, kultury, tym religii średniowiecza w XIII wieku. Już o tym mówiliśmy, bo to rzutowało także na rozwój architektury. Pojawia się w średniowieczu nowe zainteresowanie światem. Po zapaści, jaka była związana z upadkiem starożytności, początkami średniowiecza, do którego to jeszcze tej zapaści i chrześcijaństwo dołożyło swoje, a zwłaszcza święty Augustyn, który zakreślił obowiązki chrześcijanina tylko do poznania Boga i duszy, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe tylko i wyłącznie drogą pozarozumową, czyli mistycznego objawienia opartego na emocjach, uczuciach, a nie rozumowej spekulacji. To w oczywisty sposób, plus jeszcze działalność Germanów, którzy przecież wchodzili w ten świat dziedzictwa antycznego bez kompletnego dla niego zrozumienia. Chrześcijański fundamentalizm, chcący jakby też zburzyć stary świat pogaństwa, to wszystko razem sprawiało, że rzeczywiście jakby możliwość kontynuacji tych prądów, tendencji, które występowały od starożytnej Grecji począwszy, by ten świat opisywać w formach imitujących rzeczywistość, musiał zostać zniszczonym, musiał ulec całkowitej likwidacji. To miało swoje też skutki właśnie co do poziomu wiedzy o świecie, którego starożytni zgromadzili spory zasób i który został teraz bezpowrotnie utracony wraz z palonymi księgami, płonącymi bibliotekami, jak ta w Aleksandrii, jedna z największych książnic świata starożytnego. Dlatego też trzeba było czasu, stuleci, żeby to, co zostało zaprzepaszczone, mogło się powoli odradzać. I ten proces już opisywaliśmy sobie wraz z charakterystyką architektury gotyckiej we Francji, bo bez tego procesu jakby odzyskiwania, zainteresowania światem, rozwoju nauki, narodziny architektury gotyckiej by w ogóle nie były możliwe. Istotnym czynnikiem też sprzyjającym tym tendencjom realistycznym w rzeźbie okażą się też nowe kręgi mecenatu, czyli mieszczaństwo, które o wiele bardziej ze światem się czuje związane niż na przykład kościół feudalny, rycerstwo, czyli z jednej strony kler odwracający się tyłem do świata, mnisi chociażby zamknięci w klasztorach, albo właśnie rycerstwo też w swoich zamkach siedzące. No i ten wyraz nowego stosunku do świata w kościele objawiają wielcy święci XIII wieku, dominikanin, święty Tomasz z Akwinu,
piszący swoją sumę teologiczną w oparciu na racjonalnych przesłankach Arystotelesa. No i święty Franciszek z Asyżu, o którym już sporo przecież mówiliśmy sobie przy okazji oglądania kościoła, w którym został pochowany. Franciszek, który ogląda świat wielkimi oczami pełnymi zachwytu i traktuje go jako wielkie dzieło Boga, księgę, z której obok Biblii można czerpać o Bogu wiedzę. No to skoro takie rzeczy dzieją się w obrębie teologii, no to też przecież trudno oczekiwać, żeby w sztuce takich zjawisk analogicznych nie było. Jak doszło do tej artystycznej przemiany narodzin rzeźby gotyckiej? Tu rzeczywiście możemy ten proces dość dokładnie prześledzić dzięki zachowanym zabytkom. A jednym z miejsc, gdzie ten proces widoczny jest chyba najbardziej w oczywisty sposób, jest nasza stara znajoma, czyli katedra w Chartres, ta, w której znajduje się komplet witraży, o czym mówiliśmy sobie przed jakimś czasem. Mówiłem również wtedy, że katedra w Chartres rodziła się jakby dwa razy. Pierwszy raz zabrano się za jej budowę jeszcze około połowy XII wieku, ale ten znoszony z mozołem kościół spłonął, bo zapruszono ogień przy drewnianych rusztowaniach. Mury trzeba było zatem rozbierać i zabierać się za budowę ich raz jeszcze, już w XIII wieku. Ale z tej starszej fazy ocalała fasada dwuwieżowa i w tej fasadzie zachodniej znajduje się tak zwany portal królewski, a właściwie zespół trzech portali, które dokładnie z tej pierwszej katedry pochodzą, budowanej właśnie na przełomie romańszczyzny i gotyku. Dodam, że jest to ten mniej więcej czas, kiedy finalizowana jest pierwszy etap roboty przy kościele Saint-Denis pod Paryżem, czyli tego wzorcowego pierwszego dzieła gotyckiego autorstwa Sugera. Tyle tylko, że Suger, budując swoją fasadę dla Saint-Denis, przewidział tam portale jeszcze w duchu romańskim z archiwoltami półkolistymi. Tu w Chartres powstały już archiwolty ostrołukowe i taki też ma kształt tympanon, czy tympanony 3, też w formie ostrołuku. I dlatego też traktujemy ten portal królewski za taki właściwie punkt startu do rozwoju rzeźby gotyckiej, czyli jakby moment, w którym się ona zaczyna jakby z tej romańszczyzny wyzwalać. Ciekawy to portal, bardzo interesujący. Po bokach w ościeżach rozmieszczone są figury, które zdają się w sposób oczywisty potwierdzać funkcjonowanie wciąż prawa ramy. Są to tak zwane figury kolumny, musimy ten termin sobie zapamiętać. Tak został on bowiem określony w historii sztuki rzeźby średniowiecznej. Postacie rzeczywiście wyglądają jak umieszczone z tyłu trzony wąziutkich kolumien z kapitelami, które tworzą ten uskokowy rytm ościeży bocznych. Postacie zatem są straszliwie powydłużane, tak jak to zgodnie z prawem ramy powinno się dziać. Również i na tych postaciach o zaburzonych w tym samym proporcjach i jeszcze mnóstwie kłopotów z anatomią pojawia się charakterystyczny dla romańszczyzny zrytmizowany linearyzm fałszat. A zatem właściwie z tego, co mówię, wynikałoby, że ten portal jest jeszcze dziełem romańskim. A jednak, kiedy spojrzymy na twarze tych postaci, to widać, że mają one w sobie pewien majestat, pewną jak gdyby powagę, której już jeszcze u Izajasza nie było. Tam była taka po prostu pusta maska, jakby wyzbyta jakichkolwiek stanów emocjonalnych. Tutaj już jakiś
dostojeństwo, jakiś poważny nastrój w tych twarzach się odzwierciedla. Dlatego przyjmujemy, że te figury kolumny to jest taki punkt startowy dla rzeźby gotyckiej. Dosłownie 60 lat później przystąpiono do wykonania portali prowadzących do katedry w Chartres od strony transeptu, zarówno z północy, jak i od południa. Przypomnę, że transept to nawa poprzeczna katedry, czyli dokładnie prostopadle położona w stosunku do korpusu nawowego i tym samym nawy środkowej. I z tego też powodu ten transept ma jak gdyby możliwość wyjścia poza linię korpusu i tworzy jakby w tej sytuacji dwie fasady boczne. I w ten sposób jakby tłumaczy się, że również i od transeptu zorganizowano wejście do kościoła. A skoro są tam też trzy wejścia, no to też i odpowiednio potraktowano tutaj portalami je, by je ozdobić. No i już przekonamy się za moment, już widzimy, że figury, które znajdują się w ościeżach tych portali, w żadnym wypadku figurami, kolumnami już nie są. Nie są podporządkowane prawu ramy. Oderwały się dość szybko od tego architektonicznego podłoża i uniezależniły. A także oczywiście widać, jak w dość krótkim czasie zostają odbudowane podstawowe zasady budowy człowieka, anatomicznej, proporcjonalnej i tak dalej. Portale, tak jak cała reszta architektury, były niesłychanie kolorowe w pierwotnej postaci w XIII wieku. W XII były one polichromowane różnobarwnie, więc tworzyły dość efektowny, w sumie kolorowy, jakby świat barwnej rzeźby. Tego już oczywiście dzisiaj nie ma. Te barwy się nie zachowały. No i drugi portal od południa prowadzący do wnętrza katedry w Chartres. Kolejne lata, tym razem znowu w XIII wieku, 20 lat później niż ten północny portal i tu mamy już efekt w pełni osiągnięty. Przy okazji pojawia nam się znowu Maurycy, bo ten święty, którego sobie omówiliśmy przed chwilą, jest właśnie w tym portalu południowym transeptu katedry w Chartres i z innymi świętymi sobie tam stoi na sporniku, czyli konsoli przyściennej. Przenosimy się do Francji, do Paryża, stolicy Francji, by spojrzeć na tamte portale prowadzące od zachodu do katedry. Te portale mocno ucierpiały na przestrzeni wieków, zwłaszcza w okresie rewolucji francuskiej, dlatego w XIX stuleciu poddano je daleko idącym pracom renowacyjnym, które troszeczkę odebrały im autentyzmu. Ale są tutaj elementy niewątpliwie godne uwagi, jak na przykład w części środkowej portal główny z tympanonem przedstawiającym sąd ostateczny. A więc temat znany nam ze sztuki romańskiej, jak widać nadal uważa się, że jest to idealny temat do tympanonu, żeby wchodzący do kościoła przez moment zastanowili się, jak ich los przecież w przyszłości się ułoży, kiedy znajdą się w obliczu śmierci przed drzwiami prowadzącymi w zaświaty i zostanie podjęta decyzja, czy zasłużyli na wejście do Królestwa Bożego, czyli raju, czy też zostaną strąceni do otchłani, czyli do piekła. I takie właśnie wymowę moralizatorską mają takie właśnie przedstawienia tu też w portalach gotyckich, jak ten. W dolnej partii tympanonu widać, jak z grobu wstają zmarli, zmartwychwstali. W środkowym pasie główną postacią jest Archanioł Michał z wagą, ważący te właśnie zmartwychwstałych, od czego zależy ich pójście do Królestwa Bożego czy na odwrót do piekła. Diabeł uwija się tam bardzo intensywnie, żeby jak najwięcej ugrać dla siebie.
a nad całą tą, nad całością czuwa Chrystus na tronie jako sędzia decydujący o właśnie ostatecznym werdykcie. W zbliżeniu teraz widzimy tę scenę z Archaniołem Michałem i wagą, z wagą i z diabłem, który tutaj próbuje wszelkimi sposobami zachachmęcić to i owo, ale wiemy, że to się na pewno mu nie uda. Kolejna katedra i zespół portali, tym razem Amiens w stolicy Pikardii i trzy wspaniałe portale zachodnie. Tym razem przyjrzymy się nie tylko im samym, tu okazja znowu, żeby zobaczyć to w wersji kolorowej dzięki iluminacjom organizowanym okresowo latem w ramach tak zwanego widowiska światło i dźwięk. Na ościeżach oczywiście figury całkowicie oderwane od architektonicznego tła ze świętymi, ale w centralnej części portalu znajduje się w filarze środkowym Chrystus niezwykły, o szlachetnym, pięknym obliczu, łagodnym, stąd jego określenie Chrystus le beau Dieu, czyli piękny Bóg. To dla nas ważne świadectwo przemian, jakie zachodzą w obrębie przedstawień religijnych w chrześcijaństwie. A oto właśnie konteksty, które nam to wyjaśniają, bo ten Chrystus jest kolejnym jakby wcieleniem Zbawiciela, który pojawia się w sztuce średniowiecza po sztuce bizantyńskiej i romańskiej. I od tamtych dwóch odstaje i to bardzo. Chrystus zarówno bizantyński, jak i Chrystus romański jest przede wszystkim władcą, a zatem osobą potężną, silną, pełną mocy i groźną. Dlatego trudno, żeby taki wizerunek Chrystusa wzbudzał u wiernych inne emocje poza strachem i lękiem. Do tego oczywiście jest tworzony w formach jakby odbiegających jak najdalej od realizmu poprzez formy linearne, spłaszczone, stylizowane i dekoracyjne. Tymczasem w rzeźbie gotyckiej Chrystus staje się pięknym mężczyzną, a więc kimś o wiele bardziej sympatycznym, budzącym pozytywne emocje, do którego jak gdyby można poczuć serdeczne uczucia. I to świadczy nam, że w obrębie postrzegania najważniejszych postaci zachodzi jednak na przestrzeni stuleci ewolucja. Nie jest to jakby raz zdany i niezmienny sposób widzenia. Teraz wysuwają się jakby bardziej ludzkie aspekty Chrystusa jako człowieka, a nie groźnego i przerażającego sędziego czy władcy. Oblicze Chrystusa normalnieje i łagodnieje. I dlatego też z takim Chrystusem wiernym jest dużo łatwiej sobie, prawda, wejść w relacje bliskie, indywidualne, emocjonalne. I na koniec jeszcze spojrzymy na jedno z najwspanialszych zespołów rzeźb francuskich z XIII wieku powstałych w ramach tej rzeźby architektonicznej. Stajemy znowu przed fasadą katedry w Reims, katedry koronacyjnej królów francuskich. I tu mamy trzy wspaniałe portale, przy których pracowała grupa anonimowych, niestety dla rzeźbiarzy, nieznanych imion, ale których można uznać za jednych z największych artystów epoki. Wśród nich wyróżnia się kilku, których da się zaobserwować poprzez własne indywidualne cechy. Na przykład mistrz śmiejących się aniołów, tak jak się go nazywa, bo imienia jego nie znamy, ale znakiem rozpoznawczym stają się dla niego figury skrzydlatych gości z zaświatów z charakterystycznym uśmiechem na twarzy. Tutaj go właśnie takie dwa anioły widzimy, w szczególności jeden z nich od razu zapada w pamięć z tą swoją pełną sympatii twarzą o łagodnym uśmiechu, serdecznym i życzliwym. Po drugiej stronie za to znajduje się
drugi podobny, analogiczny anioł, bo tam też spotkamy prace wykonane przez tego rzeźbiarza. Oto prawe ościerze centralnego portalu z czterema figurami, które tworzą dwie sceny opisane w Ewangelii Mateusza. Pierwsza z nich to zwiastowanie, czyli scena, w której archanioł Gabriel zjawił się w domku Nazarecie, żeby młodej mężatce Marii, jeszcze dziewicy, przekazać informację, że Bóg wybrał ją właśnie, by była matką Zbawiciela. Druga scena nazywa się Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny. Już widzimy te sceny wydzielone jakby z całej reszty kontekstu, jakby całkowicie wypreparowane. Między tymi czterema rzeźbami zachodzą ewidentne różnice warsztatu, cech formalnych, dlatego też wiemy, że wykonali je dwaj artyści. Ten pierwszy to już jest nasz stary znajomy. W tej scenie archanioł Gabriel przybywa do Marii i właśnie ma do wykonania to poselstwo. Dlatego też przyjmuje serdeczną pozę z lekkim ukłonem i ewidentnym uśmiechem na twarzy, który widzieliśmy przed chwilą. Na zachowanym skrzydle widać resztki polichromii, więc wiemy, że ta rzeźba też była pomalowana. Maria na te słowa śmiejącego się archanioła Gabriela spuszcza głowę i przyjmuje jakby do wiadomości jego słowa i tym samym jakby wyraża zgodę na to, co Bóg jej przeznaczył. Widać wyraźnie poprzez ustawienie postaci skierowanych ku sobie, że tworzy się tam z tego właśnie jakby grupa narracyjna. Ta druga z kolei opowiada o wydarzeniach, które rozegrały się kilka miesięcy później. Maria jest jeszcze we wczesnej fazie ciąży, więc nikt tego nie widzi, a ona sama też się z tym specjalnie nie obnosi, więc jest to tajemnicą. I wtedy podjęła Maria decyzję, aby odwiedzić swoją starszą kuzynkę Elżbietę, która była już mocno zaawansowanej ciąży i lada moment szykowała się do urodzenia syna. Tym narodzonym synem Elżbiety był Jan Chrzciciel. Elżbieta oczywiście nic o sytuacji Marii nie wiedziała, ale kiedy ta pojawiła się u progu jej domu, Elżbieta odezwała się słowami pozdrowienia, które wyrwały jej się z ust i odniosły się nie tylko do widzianej kuzynki, ale także do jej dziecka w łonie, co było ewidentnym działaniem Ducha Świętego. I scena nawiedzenia jest dlatego ważnym tematem w chrześcijaństwie, bo jest jednym z tych potwierdzeń nadprzyrodzonego charakteru ciąży Marii i faktu, że w jej łonie wzrasta w tym czasie już niezwykłe dziecko, tylko Syn Boży. Obie figury wykonał rzeźbiarz, który wyraźnie wzorował się na antycznych posągach, jakiś musiał oglądać, bo sposób kształtowania draperii, czyli tych wszystkich fał na postaciach, przypomina rzymską rzeźbę. A więc mamy tu artystę, którego nazwano mistrzem figur antycznych. W kręgu jego zainteresowania w tym temacie była także konfrontacja wieku obu pań. Maria jest zdecydowanie młodą osobą, natomiast Elżbieta sporo starszą. I ten element nasz rzeźbiarz próbuje pokazać. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję i do następnego naszego spotkania, czyli do jutra. Żegnam się z Wami. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.